Cześć, jestem Patryczek i witam Was w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o prawdopodobnych rzeczach, które znajdą się w następnym update'cie Critical Opsa i które już zostały tak jakby pokazane na 80% i ogólnie nie jest to pewne, nie są to pewne informacje, natomiast tak jakby zgromadzę to, co wiemy i czego nie wiemy i powiem Wam mniej więcej, co powinno się znaleźć. Oczywiście poza tymi rzeczami, które są na liście na stronie głównej Critical Opsa, oczywiście o tym też mówiłem w którymś odcinku, no ale pewnie nie będzie mi się chciało Wam dawać do niego linka, więc no możecie się tam cofnąć jak chcecie, jak nie, to nie, po prostu wejść na Critical Opsa stronę, ją akurat macie w opisie, no i tam zobaczyć, co jest w następnym update'cie. A więc tak, tak jakby z przecieków dostaliśmy parę screenshotów. Pierwsza rzecz, no to nowy tier do AUG. AUG Mantis, czyli ta modliszka. I ogólnie Mantis nasz wygląda dość spoko i najprawdopodobniej byłby to ostatni tier następnego sezonu w Critical Opsie, co w sumie jest dość spoko opcją, gdyż Mantis, inaczej fajnie jest, kiedy wracają skiny do broni tier 6, a nie kosy. Bo jednak wolę, kiedy ludzie mają mniej kos niż więcej, tak jakby w tym słowa znaczeniu, gdyż o wiele bardziej wolę czas, kiedy kosy się trafiały ze skrzynek tylko i wyłącznie i miałeś kosy, było to rzadkością, niż teraz, kiedy ludzie latają sobie z karabinem Ink Drop, kiedy latają sobie z Bittenem i każdy ma te kosy, ok? Każdy to po prostu w miarę dużo gra w tą gierkę. Teraz te karnety wyglądają tak dość spoko, o tyle, że musisz naprawdę dużo, dużo napieprzać w tą gierę, żeby dostać kosę. Nie tak jak kiedyś te pierwsze karnety, które wbijałeś po dosłownie chwili. Natomiast ogólnie bardzo mnie cieszy to, że perspektywa taka, gdyż żeby wróciły tier 6 broni. To by było naprawdę spoko. No dodatkowo jeszcze mamy informacje odnośnie tego, że może się pojawić Overwatch w Critical Opsie, czyli będziemy mogli oglądać demka hakerów i sprawdzać ich, czy na pewno to są hakerzy, czy też nie. Mieliśmy po prostu taki wyciek na temat ikonki Inspect. Ta ikonka no, oznacza sprawdzenie, tak mi się zdaje, więc mogłoby to chodzić o to. Nie jestem do końca pewny, pewnie ktoś mnie wyzywa, że jestem debilem, no ale cóż, no, według mnie to oznaczałoby coś w rodzaju Overwatcha, więc to by było na pewno fajną opcją i nowym contentem dla takich osób jak na przykład ja, Kezlik, Rotek i tak dalej, i tak dalej. Także okej. Okay. Następna rzecz no to nowe emblematy, które najprawdopodobniej nie interesują Was aż tak bardzo. Natomiast emblematy pokazane są jakieś nowe, na pewno fajnie wyglądają. Najprawdopodobniej będą to emblematy następnego sezonu Critical Ops. No już nie wiem, chyba który to jest sezon 7 bodajże, czy tam nawet późniejszy. Także co, myślę, że to by było na tyle. Oczywiście w następnym sezonie też pojawią się te rzeczy jak mapa i tak dalej. Też Critical Force mówi o nowym antycheacie, ponieważ teraz cheaterzy wrócili, są oni w dużym stopniu zauważalni, jak na przykład widzieliście na poprzednim odcinku, na którym pokazałem wam takiego cheatera, który po prostu zabijał przez ścianę i miał się dobrze. Jestem głupi, zachwycony śliną. Oczywiście jeszcze też nie pokazałem wam paru innych sytuacji, kiedy se po prostu latał i nie można było go trafić tak dość prosto, tylko trzeba było troszeczkę się zastanowić nad tym. No i koniec końców przegrałem ten mecz, a umiejętnościami on nie był aż taki dobry, tylko po prostu cheatem, który zabijał przez ścianę, więc to nie było do końca fajne, kiedy ktoś się zabija przez ścianę i dzięki temu wygrywa, bo ogólnie to byśmy to wygrali, natomiast przez niego przegraliśmy. Także co, anti-cheat najprawdopodobniej będzie usprawniony, będzie lepszy. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam za bycie, dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, hej!